Dzisiaj przygotujemy zadanie, lekko zmodyfikowane, ze strony 105, ćwiczenie 3.9. W przykładzie szkolnym mamy tylko, że on rysuje kwadracik, natomiast my sobie zbudujemy płotek. I zaczynamy. Oczywiście ustawiacie, zauważyliście, że tutaj taki ładny kotek powstał. Oczywiście zaczynamy od tego, żeby wyczyścić wszystko. Ustawiamy kolor pisaka, losujemy liczbę od 1 do 200, czyli za każdym razem ona wylosuje inny kolor. Ustawiamy rozmiar, jedynka to jest ten cienki, przykładamy pisak i teraz uwaga, gdybyśmy my zrobili tylko, gdybyśmy my zrobili tylko powtarzaj 4, on narysowałby jeden kwadracik, a my chcemy płotek. W związku z tym, zobaczcie, on rysuje jeden kwadracik, następnie przesuwa się o 10 kroków i wykonuje to 10 razy, czyli 10 płotków. Tu jeszcze dodałam, że ma iść na początek do poziomu 0,0 i ustaw styl obrotu na lewo-prawo. Chodzi o to, żeby on do góry nogami nie rysował. Dziękuję.